kontruje miła gra, chociaż pogoda nie bardzo nam dziś sprzyja, ale gramy w zielone, bo naprawdę jest już kwiecień i czas najwyższy wiele prac w ogródkach zakończyć, a przynajmniej rozpocząć. Dzisiaj pracowity weekend, zwłaszcza przed Wielkanocą, bo za tydzień chyba jednak na działkach nie popracujemy. A zatem jesteśmy dzisiaj z Państwem, jak zawsze w sobotę. Pani Alicja Dolecka. Witam Państwa. Pan Jan Malesza. Dzień dobry Państwu. Andrzej Krystek z tej strony. Mirosław Fryszkę za sterami naszego pojazdu i Janusz Wiertel z kamerami, abyście Państwo mogli nas także obejrzeć, jeśli macie na to ochotę, oczywiście w internecie, bo możemy pewne rzeczy prezentować również i wizualnie, nie tylko fonicznie. Zatem do lata jeszcze daleko, daleko już po zimie, ale mało też wiosennie dzisiaj jest. Bo, no też, bo też mało kto wie, że kwiecień plecień. No właśnie, tydzień trochę temu było zimy, trochę lata. Tak, wciąż przeplata, tak. Trochę zimy, trochę lata. Tydzień temu było 20-18 stopni. Wszyscy mówiliśmy, że już tak będzie pięknie. A tu nagle, się wiosną. A tu nagle trzeba powiedzieć, że morela kwitnie. Jeżeli morela kwitnie, to czas ochłodzenia. Czasami to ochłodzenie jest tak silne, że przychodzą przymrozki do minus 3, minus nawet 4-5 stopni. Odpukujemy. No i nam utrudniają życie, prawda. Bo nie powodują zapylania się kwiatów moreli. Jest słaby oblot wtedy oczywiście wszystkich naszych zapylających owadów. No i tej moreli potem nie mamy. Ale nasi słuchacze są czujni i już jest pierwszy telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam z Bydgoszczy. Witam. Ja jest pani Alicja, bardzo pozdrawiam Państwa w radio. Dziękuję i pozdrawiam również. Oprysk na agres, co pani Alicja mówiła, co tam była soda, ile tego było, jeśli można? Już nie pamiętam, ile tej sody było. Ja zawsze robiłam garść, ale ile wtedy wody po prostu? Ale wody, no wody to litr na pewno. Aha. Liter na pewno do garści takiej, albo może nawet więcej, może 2 litry, żeby bardziej rozrzedzić, żeby nie popalić ewentualnie tak. No i jakiś środek, po prostu, że powiem, płyn do mycia naczyń jednym słowem, tak? I to będzie wszystko, pani Alicja. Tak, i dolać tam łyżkę, 2 łyżki płynu i opryskać. Już teraz po prostu trzeba było go już opryskać, jak będzie pogoda, jak nie będzie deszczu. Tak. Także dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Ja również dziękuję i pozdrawiam. Czy dzisiaj jest pogoda na opryski jakiekolwiek? Dzisiejsza pogoda na opryski to ona jest, tylko jest troszkę inna sprawa. Te warunki idealne są dla rozwoju właśnie mączniaka, tylko że w tej chwili oprysk na mączniaka jest trochę za wczesny. Dlatego proszę pani, będziemy pryskali po świętach na agrest, kiedy te pąki zaczną te młode listki wypuszczać, bo mączniak amerykański, mączniak ten prawdziwy, w takich niskich temperaturach on się właśnie pojawia i wtedy atakuje te nasze pierwsze listki pod koniec kwietnia. W tym roku już te listki będą, no i wtedy trzeba chronić. I odbieramy kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie Radio, oczywiście. Tak, oczywiście. Słucham. Proszę pana, tu przed chwileczką mieliście telefon pani, która się pytała o mączniaka, jaka proporcja czego jest. Jeżeli mogę tej pani odpowiedzieć i podpowiedzieć, bo ta rada jest od was w ubiegłym roku, 1 łyżka stołowa sody na 1,5 litra wody. No tak mniej więcej właśnie. No tak, właśnie. Bo ja w zeszłym roku od państwa usłyszałam, i proszę państwa, dokonałam tego oprysku i byłam pod wrażeniem, że tak pięknie zachowałam owoce agrestu i nie tylko zresztą i sprzedałam ten przepis dalej. Serdecznie wam dziękuję za audycję, bo naprawdę dużo ciekawych rzeczy, tak samo jak państwo, żeście mi poradzili odnośnie tej gwiazdy betlejeńskiej. Gwiazda mi zakwitła, przepraszam, nie na święta Bożego Narodzenia, ale w tej chwili pięknie kwitnie, że są zdziwieni, koleżanka zdziwiona, że ja jeszcze gwiazdę betlejemską mam od zeszłego roku.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i miłego dnia życzę. A my życzymy powodzenia w uprawach. A ja chciałam powiedzieć, że ten przepis to właśnie podała nam radiosłuchaczka z Janikowa. Stała tak, nasza radiosłuchaczka, która ma dużo doświadczeń w pielęgnowaniu roślin i ma takie pomysły. To nasza audycja to też ona taka jest autorką tego. Swego rodzaju platforma wymiany doświadczeń. Tak. Środek wiedzy zawodowej. Ekologiczny, soda po prostu jest no nie groźna, ale jednocześnie niszczy zarodniki grzybów, nie tylko zarodników grzybów, dlatego dobry to pomysł jest, 1,5 łyżki na litr. I najbardziej ekologiczny. Wody. I najbardziej ekologiczny, nikomu nie szkodzi, a pomaga. No, odbierzemy telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kazi z Grudziądza. Witamy. Ja mam takie pytanie, bo w internecie przeczytałem, że są roślinki do sypialni, które w nocy tlen wydzielają. Czy to jest prawda? Są takie rośliny, ale w tej chwili muszę dłużej się zastanowić, przede jaką pan... aloes wymieniają na pierwszym. Proszę? Aloes wymieniają. Jako ten tlenotwórczy. No tak, no może, ale są jeszcze inne, tylko w tej chwili, wie pan, u mnie jest blokada. Pamięciowa. Tak, pamięciowa, bo mam tak, chcę powiedzieć, wiem i od razu nie wiem, więc bardzo przepraszam, ale może sobie przypomnę przez to. Nie szkodzi, ja ale słucham zawsze wasze audycje, także coś tam może powiecie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Nawzajem, my również pozdrawiamy. Nawzajem. Dziękuję. Także dzisiaj pracujemy na działkach bardzo intensywnie, bo w perspektywie przyszły weekend już będzie zajęty, świąteczny. Ale też i ostrożnie z zabiegami. Ostrożnie z zabiegami, ale też i ze sobą ostrożnie, dlatego że warunki sprzyjają bardzo rozwojowi zarazkom wirusa gardła. O czym przekonał się Heniu Kołcon dzisiaj nie dotarł do nas, ale nie tylko. I on ma kłopoty wielu. Właśnie boryka się z mówieniem, dlatego że ten wirus gardła powoduje, ale że mamy chrypki wielu i to przeszkadza. Ma dzisiaj święto. Karol Dąbrowski, no też, Maria wielu Mójska. Ma święto. Jest dzisiaj otwieranie wody. Wodociągów na działkę. Wodociągów, także to jest wielka, wielka radość. Radość, dla że można działkowych. Już swoją wodą te wszystkie wysiewy przede wszystkim podlać, bo innych nie tyle potrzeba, ale wysiewy, czy to markwi, czy pietruszki, którą mówisz tam. A na potęgę teraz. No siejemy bardzo mocno. No i poza tym już dokarmiamy cebulowe rośliny, więc podsypiemy, mieszamy z ziemią, ale trzeba podlać. Nie zostawiać tego na sucho, tylko podlać. Tak jest. Także zawsze z tym dokarmianiem też trzeba się dopasować do odpowiednich warunków klimatycznych i czasowych. Dalej w ogrodach działkowych odbywają się walne zebrania, także uroczystości w ogrodach wiele. I tych okazji do spotkań. Tak, do spotkań i do tego, żeby jednocześnie wymienić swoje poglądy, spojrzenia, a nawet i rośliny, bo jeszcze jest czas, żeby wymienić rośliny, te, które wykopujemy, dzielimy i dzielimy się z sąsiadami, no bo co z taką karpą na przykład lilii zrobić, kiedy to jest wielkości wiadra i powiedzmy trzeba każdą lilię podzielić chociaż na 4 części, jedną, drugą wysadzić, a trzecią trzeba wydać chociażby sąsiadowi. Dobra metoda, żeby no w tani sposób otrzymać, zaopatrzyć się w dobry materiał. A piękno się rozprzestrzeniało. Tak jest. Dzięki temu. Ale tak na ten Janek ma rację, że z roślinami trzeba się dzielić, upowszechniać je i tak dalej. I są przecież tacy ludzie, którzy się znają, którzy zawsze się wymieniają, wszystkim się wymieniają i dzielą się, jak zdobędą coś właściwego. Ale to są pasjonaci, którzy na tych roślinach się znają, wiedzą, kochają je i szanują. Ale często dawałam ludziom piękne okazy roślin, mając jeszcze działkę. I cieszyłam się, że się znajdą u nich w ogródku, ale nie docenili tego, co dostali, zaniedbali, padło to wszystko i tak dalej. Odbieram teraz telefon może od pani Krystyny z Chojnic. Dobrze.
i dowiemy się, halo, jakie trapią panią kłopoty, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać panią Alicję, po wielu latach dostałam z bóle i zmeny i a propos właśnie tego, co mówiliśmy. Tak. Tak, tylko tak. Ismena ma swoje wymagania i ja chciałam panią Alicję zapytać właśnie, jak z nią postępować. No proszę pani, wymagania jakie są? Że na zimę trzeba ją wykopać, przechować w piwnicy chłodnej tę bulwę Ismeny. Wiosną, gdzieś tak w połowie maja, wysadzać już można bezpośrednio do gruntu albo w donicy. Najlepiej w donicy dużej, dlatego też że... w tym roku mamy, tak? Tak, tak. Bo co mamy wiosną, wiosnę wyciągniętą teraz, mocno. Tak, teraz w połowie maja cebulę i smeny posadzimy. Albo do gruntu. Ale nie wcześniej. Nie, nie wcześniej. Mimo, że wiosna taka. Tak, bo to jest roślina przechowywana, więc my nie możemy dopuścić do tego, żeby już wypuściła przed zimną Zośką, bo zmarznie jej. Dokładnie. Liście jej zmarzną, tak. Więc dlatego mówimy w połowie maja. To jest najodpowiedniejsza pora, bo zanim wykiełkuje w tej donicy czy w gruncie, to już przymrozki miną, to już się skończy zimna Zośka, już będzie można to robić. I proszę mają do ziemi takiej zasobnej, dobrej ogrodowej ziemi, można ją podlać jakimś nawozem takim do roślin z kwiatami, do kwietnych roślin podlać w ciągu roku ze 2-3 razy w ciągu sezonu i na jesień, jak już liście zwiędną, zaczną usychać i robić się żółte, to wykopujemy ismenę ostrożnie, żeby nie popsuć jej korzeni, nie poobcinać jej korzeni, nie skrócić tych korzeni z dużym zapasem ziemi. Dlatego ja zawsze sadziłam ismeny w donicy, dużej donicy. Rozumiem. I sobie stawiałam tam, gdzie najbardziej chciałam, żeby ona stała wśród innych roślin w tej donicy, albo na tarasie, czy na balkonie w domu. No i, rozumiem. I potem, Alicja, proszę panią, kładziemy, żeby ta cebula wyschła, potem obieramy ją z tych łusek, z tych uwiędłych, żółtych liści i z tymi korzeniami długimi ładnie ją układamy w jakimś pudełku czy koszyczku i wynosimy. Na razie jeszcze trzymamy gdzieś w chłodnym miejscu na balkonie, a potem tak jesienią, już w połowie jesieni to się dzieje, no to potem, prawda, już po tych wstępnych takich wynosimy do piwnicy, czy gdzieś tam zostawiamy w chłodnym miejscu. Tak, swego czasu, bo ja miałam ismeny, tylko zmarnowałam, bo za szybko wyjęłam z ziemi. Tak. Bo jak ścięłam kwiat, to i cebulę wyjęłam i to było za szybko. Pani również mówiła parę razy w tej audycji o zabezpieczaniu i to było czymś, trzeba było posypać. Ja nie pamiętam czym. Żeby żadne bakterie jej bulw nie zaatakowały. Mnie się bardzo wydaje, że to był nadmanganian potasu, ale nie jestem pewna. Tak, ale proszę pani, to jest tam taka jest mucha, pobzyga, która znosi jaja przy tej cebuli, tej ismeny. Tak. No i trzeba ją zwalczać owadobójczymi środkami, ale to już Janek powie, jaki najlepszy użyć do tego. Pamiętać o tym, że ona rozumiem. Ale widać ją już, bo takie krwawe, jak gdyby zacieki się tworzyły na tej cebuli, jak ona rośnie, to znaczy, że ta pobzyga już jest tam działa i w środku tej bulwy tam od korzeni ją obgryza. Bardzo dziękuję całej załodze audycji Radia Pik. Życzę zdrowych, pogodnych, bardzo kolorowych świąt. My również życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ale proszę się nie wyłączać przed posadzeniem tej cebuli. Po prostu pomoczyć czy wymoczyć, przygotować taki roztwór z mospilanu, zamoczyć. Mospilan. Tak, i kiedy ta
ta mucha będzie składała larwy, będą się wylęgały, no to zostaną unicestwione. Mospilan. A gdyby były procesy gnilne, jakiekolwiek procesy gnilne zachodziły, to zaopatrzyć się w środek Prewikur na 100% pomoże. Prewikur. Córę. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, i kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witamy. I chyba to pomoże mi pani Alicja w tej sprawie. Dostałam od synowej kwiata. To jest takie coś podobne do nogi słonia. Noga słonia. Stopa. Stopa słonia. Stopa słonia, no coś takiego. I mam problem, bo piękne liście wypuszcza i po jakimś czasie te wszystkie liście opadają mi. Ale ta stopa słonia, czy ja dobrze pamiętam, to jest roślina domowa. Tak, to jest roślina domowa. Ona ma taką bulwę na wierzchu, tak, prawda? Tak, jak stopa słonia. Taką mięsistą i taką tego, no. I a co się ma podobne do liści kasztana. Tak. I one opadają mi. No pięknie mi puszcza, ładnie odrasta i za jakiś czas... A to pierwszy raz się stało? Nie, u synowej też to się działo. W poprzednio? Tak. No i czym pani opanowała to? Nie opanowałam właśnie. Mam problem. Jest kłopot właśnie z opanowaniem. No. Ale ja pytam, czy dawniej, czy w ubiegłym roku pani już ją miała, czy teraz dopiero... Tak. Nie, w ubiegłym roku też to miałam. Ale co pani zauważyła, że to gniło, miękło? Nie. Czy... Nie. Właśnie nie. Jest ta bulba, jest twarda, taka jędrna. Tylko mówię, odbijają te gałązki, te liście i te liście żółkną i opadają. Może naturalny proces. No jakiś nienaturalny proces, tak się zastanawiam. Nie mam ziemię. Proszę? Myślałam, że może ziemię, nie? Tak. Zmieniałam też do nic. Myślałam, że może podłoże jest niedobre. I zmieniła pani ziemię i po tej zmianie i to nastąpiło. Co się dzieje? Odbiło mi wyżej. Wyżej mi odbiła pięknie. No ale to z tego jak... A może ona ma za małą donicę? No, powiększyłam donicę. A pani zostawiła tę bulwę na wierzchu, czy ją przykryła? Nie, zostawiłam tak, jak była. Aha. Jakaś część tylko jest pod ziemią, nie, a reszta jest nad ziemią. No, jakiś tam proces. Ale one opadają tak, powiedzmy, jak liście w parku, czy z drzew, czy... Od brzega, te końcówki. Od brzega. Przy samej tej bulwie. Nie, dolne. Dolne opadają, tak? No dolne, tak. A górne są zielone. Zielone są, to serduszko. A dolne opadają. To może być, wie pani, proces naturalny. No ja nie mam doświadczenia takiego bezpośredniego z tą rośliną, ale ja jej się zawsze w kwiaciarniach przyglądam i mnie ta roślina tak trochę wzbudza moje zainteresowanie. Więc proszę pani, to może być proces naturalny, że z dołu liście opadają, u góry, odbijają i proszę panią, i rosną potem dalej bez kłopotu, czy cały czas... Nie, u góry nie, tam właśnie... No, nowy odrasta. To będzie po prostu... proces starzenia. Tak, proces naturalny to może być. Tak. One naturalnie mogą opadać. Ale wie pani, jeśli pani kiedyś... pani z Bydgoszczy jest? Nie, ja jestem z Jastrzębia koło Brodnicy. Tak, ale proszę tam może pójść do jakiegoś centrum ogrodniczego... I proszę pani, tam są specjaliści w takich centrach, którzy sprzedają takie rośliny domowe i inne. Może oni coś wiedzą, a nie przestawiała jej pani może w inne miejsce? Próbowałam i przestawiłam różnych sposobów. A jakie sąsiedztwo ma? No stoją, tam jest kaktus. Próbowała pani przestawić? I jak reagować? Bo proszę panią, nie. To samo się dzieje. Zawsze się to samo dzieje, czy tak. A ona gdzie stoi? Na oknie? Tak, stała na parapecie. Nad kaloryferem? Tak. Przestawiłam sobie tak, żeby nie miała styczności z parapetem.
samo się dzieje. Tak samo, a zimne powietrze przy otwarciu okna na nią nie wieje? Nie, przewiewu nie ma. A te poprzednie cykle jak przebiegały, bo pani mówiła, że już coś takiego było wcześniej. Tak, to samo. Ale potem się skończyło, tak? Ale jeszcze niech pani mi powie teraz jeszcze taką rzecz, że usychają od dołu liście, czy wszystkie uschnięte opadają? Tak. A potem jest zielona? Tak. No to jest naturalny proces. To jest naturalny cykl. Proszę poobserwować i po prostu usuwać te, nie odrywać, tylko aż same tam będą tak ledwie się trzymały na tej roślinie, usuwać te uschłe liście i będzie pani. Od kiedy w ogóle ten proces pani zauważyła teraz? No ja już mam ją 2 lata u siebie, nie? Tak, ale ten proces opadania liści. No od początku tak się działo, ja tylko synowa miała. Od początku. No tak, to by to potwierdzało, że to jest proces naturalny. Ale ja jeszcze spróbuję do literatury zajrzeć. Ja słucham co tydzień to. Tak, a państwo mają komputer? No nie, akurat nie mam. No tak, to tak. No ja mam, ale nie umiem go używać. Ale mam dużą bibliotekę. To tak samo jak ja. Tak, ale mam dużą bibliotekę o roślinach ozdobnych, to tam na pewno znajdę ją. Ale to wszystko na to wskazuje, że to jest po prostu taki proces. Tak. Młode rośnie, stare opada. Z tego, o czym pani mówi, i tak to wskazywałoby właśnie na to, bo i zawsze się zachowuje tak, czy pani ją przestawia, czy nie, czy wieje tam na nią z okna, czy nie, czy pani podlewa, czy nie, czy tego, zawsze tak samo się zachowuje. Tak. Pięknie zielone liście odbije mi pięknie. No proszę. No tak, tak, właśnie. Niech się pani nie martwi. No, ale szkoda mi, tak. To piękne takie te liście, duże, tak. Ładne. Były, ale jak to wszystko, ale starzeje się, a rosną nowe. No rosną. Dobrze, dziękuję ślicznie i wesołych, zdrowych świąt. Wzajemnie życzymy. Nawzajem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie. To jest Polskie Radio, tak? Tak, Polskie Radio Pomorze i Kujaw. Mam pytanie, bo państwo dużo słucham audycji waszej i dużo mówicie o mospilanie, żeby pryskać mospilanem. Kiedy właśnie kupiłem i kiedy rozpocząć opryski? Mospilan jest środkiem przeciwko osobnikom żyjącym, czyli przede wszystkim na te wszystkie szkodliwe organizmy, które występują, które się mogą pojawić. No i wtedy, kiedy pryskać. Na pewno w okresie zimy nie ma sensu, bo wszystko śpi, jest, larwy są w ziemi, poczwarki są w ziemi, dopiero teraz one wychodzą i będą wychodziły aż do połowy czerwca. No i teraz w zależności od gatunku, gdzie się pojawią, a widzimy, że jest to gatunek dla tego gatunku rośliny szkodliwy, to trzeba będzie pryskać. Także to na tym to polega. Oczywiście teraz do okresu kwitnienia nie ma potrzeby pryskania poza szkodnikami, które przylegają, jak miseczniki, skorupiki jakieś, powiedzmy, które przylegają do kory, wysysają soki. To na te możemy opryski wykonywać i to mówimy o tych środkach olejowych, treol, powiedzmy promanal, którym po prostu po oprysku jest oparty na parafinie, parafina zastyga, no i go w ten sposób niszczy. A po kwitnieniu, kiedy już wszystko przestanie kwitnąć, myślimy tu o drzewach, o krzewach owocowych, bo na kwiatach może mniej, na różach, no to jeżeli się pojawia jakiś szkodnik, a one się pojawiają w zależności od gatunku. I teraz tak, po kwitnieniu na pewno wszystkie drzewa owocowe, na przykład jabłoni, na te wszystkie formy, które wychodzą z ziemi. Kuprówka, powiedzmy, która jest akurat, jaja są na drzewie, się wylęga, niestrzęp głogowy, powiedzmy tam namiotnik i tak dalej. No więc widać, że te pierwsze gąsienice się pojawiają i dobrze byłoby je opryskać. Na czereśnie nie ma sensu, bo takiej potrzeby to one nie lubią czereśni. Pojawi się dopiero nasiennica trześniówka, która się pojawi na początku czerwca, kiedy będą owoce miały wielkości naszego
grochu, wielkości grochu. I na te delikatne, to wtedy trzeba ze 2-3 opryski, żeby tą nasiennicę opryskać. No właśnie mam pytanie jeszcze związane z czereśnią. W zeszłym roku no właśnie nie miałem ospilanu i nie opryskałem i na kilku gałęziach zwinęły się liście, to już wtedy właśnie jak były zielone owoce, nie? Zwinęły się liście, uschły i te gałęzie mi uschły, co ten, ale cała czereśnia jeszcze żyje, nie? Tylko czereśni się nic nie stanie, no ale owoce, bo to, w tym przypadku to była mszyca nawet, na tą mszycę by trzeba było też wykonać oprysk. No i wtedy niszczone są gałązki, drzewu się nic nie stanie, będzie dalej funkcjonowało, ale w tym konkretnym roku osłabia proces dojrzewania, wyrastania owoców, tak. No, także to jeśli chodzi o czereśnie, to po kwitnieniu na mszyce, które się pojawią gdzieś powiedzmy w połowie maja, pod koniec maja, a na nasionnice na początku czerwca, w granicach połowy czerwca na te larwy, które tak właśnie polubiły sobie tylko czereśnie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Powodzenia. Życzymy w takim razie w tej walce i kolejny telefon. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, no to proszę gości. Ja bym chciał, mam gliznę, bo ja to występuje zgnilizna brunatna na morelach. Zgnilizna, tak? Co? Na morelach. Zgnilizna. To około trzeci rok już, bo ona ma około 10 lat. Czy jest szansa, żeby ją zwalczyć? Na brzoskwiniach udaje się na kędzierzawość zwalczyć, ale na wiśniach, na moreli jest bardzo trudna walka, bo ta brunatna zgnilizna to jest połączona z rakiem bakteryjnym. Jednocześnie w tym czasie brunatna zgnilizna to też są bakteryjne to choroby. Jest trudno to zwalczyć. Jak to należy zwalczać? No na pewno usuwać każdego roku w marcu, kiedy robimy prześwietlanie drzew, usuwać chore, pozwalać zostawiać te zdrowe. No i ten oprysk zimowy, o którym tak zawsze w połowie marca mówimy, to spełnia to zadanie, bo w tym okresie ta brunatna zgnilizna się pojawia i niszczy nie tyle pąki, bo one są zamknięte, co właśnie pędy, te młode, jednoroczne, ale też starsze, jeżeli są niezabezpieczane. Dlatego połowa marca jest tak ważna, żeby ten oprysk zimowy. No a po kwitnieniu też dobrze byłoby powtórzyć. W połowie marca stosowałem sylit. Sylit 0,6%, silne stężenie albo 1,5% miedzian. Natomiast no, po kwitnieniu takim silnym nie możemy. Trzeba 0,2-0,3% sylitem. Też wiedząc o tym, a jeżeli chcemy, żeby uratować, to próbować właśnie tym stężeniem po kwitnieniu. Potem gdzieś w tych okresach, kiedy jest ochłodzenie i duża wilgotność powietrza, czyli deszcze. Po tych deszczach trzeba pryskać. No to dobra, dziękuję bardzo. Proszę. A jeszcze jedno pytanie. Tak. Jak zwalczać mech na trawniku? Mech na trawnikach. Mech na trawnikach to jest skomplikowana sprawa, dlatego że jeżeli się mech pojawia, to są złe warunki powietrzne i tlenowe, czyli nie ma po prostu, jest tam zbita ta darń. To jest jeden problem, a drugi problem brak składników pokarmowych i trzeci to odpowiednie pH. No i teraz jak to zrobić? Dlatego dobrze jest teraz było do tej pory, jeżeli nie zostało zrobione, to jeszcze ta wertykulacja, czyli to przewietrzenie. Potem dostarczyć składników pokarmowych w postaci azofoski, czyli wszystkie składniki, jakie tylko się daje w granicach 12 kg na 100 metrów kwadratowych, taki przelicznik. No i z 10 kg dolomitu, żeby też to pH w granicach 5,5-6,5 utrzymać. Czy ten trawnik jest duży czy mały? No 30 na 30, około 1000 metrów. 1000 metrów. Tak, to jest co pracować, bo ja się pytam, jak tą wertykulację przeprowadzić. No nie mam narzędzi. Właśnie, ale teraz nawet są w sprzedaży niedrogie takie urządzenia, które przeprowadzają i wertykulację i... No może ja tak bardziej od strony praktycznej, jeżeli to jest 1000 metrów, są urządzenia, w tej chwili można kupić, one do 15 centymetrów bardzo ładnie to wertykulują, ale to trzeba kupić.
aero... no sprzęt taki taki, aero... który też przeprowadza aerację, właśnie... Aerację przeprowadza. Tak, tak. Ale jak tu panu podpowiedzieć, jeżeli pan no, nie ma zamiaru tego sprzętu dokupić, no to chociaż wziąć... Grabie. Jeżeli to jest na terenie miasta, to jest pewnie trudniej, ale gdzieś poza miastem poprosić rolnika, niech wjedzie broną albo niech wjedzie konikiem 1000 metrów, to on tam przeleci kilka razy tą broną, przejedzie cały trawnik na powietrze, dać składniki i też będzie dobrze. Taka stara szkoła, jeszcze kiedy nie było tych wertykulatorów, no, spełniała zadanie. Dobrze, mnie na małym bardzo. Trawniku to wystarczyły widły. No widły, ale na 1000 metrów to, tak, ale na, to dlatego sobie można buty takie z rakami pytałam, i czy duży, całą czy rodzinę mały w buty ubrać i chodzić trawnik, po trawniku. Tak, ale to już nie da rady. Ja też takie buty próbowałam, ale myślałam, że mi nogi oberwie. To jest to za dobra. Ciężko. Dlatego państwu zawsze podpowiadamy, że przed założeniem albo nawet w trakcie, po takiej wertykulacji, czy po tym, gdyby przeszedł ten konik z tą broną, to wtedy zakupić torfu wysokiego, tego włóknistego, rozsypać powiedzmy gdzieś chociaż na grubość 2 czy 3 centymetrów. Ta trawa wytworzy darń w tej miękkiej części. Oczywiście, że trzeba nawozu, trzeba tam go, trzeba dolomitu, bo to jest pH 3,5-4,5, czyli tego wapna trzeba dosypać. No i w tej miękkiej powierzchni on się będzie dobrze czuła. Jak my mamy tam klepisko, twarda powierzchnia, no to trawa nie poradzi sobie. Tak. Tak. Dziękuję serdecznie. No życzymy powodzenia w tych zmaganiach. Nawzajem. Dziękujemy. I kolejne telefony. Halo. Dzień dobry, Dariusz z tej strony. Witamy. Ja mam pytanie. Gruszka. I w ubiegłym roku pojawiły się mrówki takie jakieś tam małe. Czym je można zwalczać? Czy można na przykład pobielić jeszcze? Jeżeli gruszka, przepraszam, jeżeli gruszka, nie tylko gruszka, bo i czereśnie przede wszystkim, wszystkie śliwowate, ale te jabłonie też. Jeżeli mrówka, to mszyce. Te mszyce biegają po tych wszystkich drzewach. Przepraszam, mszyce są na drzewach, a te mrówki biegają do tych mszyc, pobierają, właśnie odżywiają się tym spadzią tą mrówkową, mszycową i znoszą do gniazda. No i żeby pozbyć się mrówek, to trzeba się najpierw pozbyć mszycy. Tak, bardzo proste. Środki mszycolubne przeciwko mszycom. No decyz to sobie nie poradzi, ale już taki Mospilan na przykład to sobie poradzi. Kiedyś Mospilan. Był Pirimor teraz jest troszeczkę pod innymi nazwami. No to Mospilan, tak? Tak, tak. Środkami na mszyce. Tak. A oczywiście pobielić można też. Pobielić, ja zawsze państwu mówię, że bielimy do końca stycznia, ale jeżeli ktoś nie zrobił, to teraz na Wielkanoc pobielić, bo każdy pobielony pień to dotarcie wapna, to ta soda kaustyczna, co tutaj słyszeliśmy przeciwko chorobom mączniaka, to jednocześnie i przeciwko wszystkim szkodliwym organizmom, które na pniu się osadzają, nawet... I wędrują przez tak, pień. Tak, i to wszystko w ten sposób niszczymy. Także jak ktoś nie pobielił, to warto do metra wysokości dbać o pień. A pień dbać, to znaczy malować wapnem. Tak, ale jeszcze z dodatkiem farby emulsyjnej, żeby było przyczepione, tak. A czy maliny na przykład, czy porzeczki tam też można przy okazji je pobielić tam? No można tylko tak. Malina jest jednoroczna, dwuletnia, czyli pędy i tak co roku wycinamy. Tak. To zmalowanie nie ma takiego znaczenia. Porzeczki czarna to jest 3 lata, góra 5. Też nie ma sensu. No może może białą porzeczkę, agrest. No agrest to mówimy, że ta soda to jest też z dodatkiem wapna. Czyli pryskając sodą, to wapno w jakiś sposób i tak wnosimy. Czyli to jest dobra metoda i tym wapnem można, oczywiście. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. Pozdrawiamy i kolejny telefon. Halo? Radio PIK? Tak, Radio PIK. Proszę pana, ja mam takie pytanie. Tak, tak.
Mam żywopłot. Śnieguliczka. Śnieguliczka. To jest prawidłowa nazwa. To jest roślina miodoproduktywna i takie kuleczki ma białe na jesieni. Halo? No i tak, słuchamy. I o co chodzi? No i chodzi mi o to, że ścięłem ją, bo ona miała 25 lat i chciałem, żeby na nowo odrosła. No i zielsko się w nią wdało. I chciałem się dowiedzieć, jakiego środka muszę użyć, żeby ta śnieguliczka została, a zielsko zginęło. Jeżeli pesz, no to Fuzlite, taki się nazywa środek o nazwie Fusilade. To tym Fuzlite'em mógłby pan sobie poradzić, a inne jak pokrzywy dwuliścienne, no to to ręka powyrywać no, i one poginą. Rękawice na rękę. Rękawice i ten, bo największy problem to tam jest tym perzem, tak. To wtedy tym Fuzlite'em można sobie poradzić. Właśnie jest tego rodzaju sprawa, że nie ma perzu, nie ma żadnej trawy, nie ma innego zielska, tylko jest jedno zielsko. Nie wiem, jak ono się nazywa. No może pokrzywa, co tam może być? Nie, no, lebiody to raczej nie ma. Pokrzywę to ja może na... podagrycznik pewnie tam jest, takie bardzo ekspansywne ziele. Ziemnie tą kłąca i kożą. No tak, no to pewno to. Podagrycznik. To jest ciężka. Proszę pana, to będzie ciężka sprawa, dlatego że można by wykonać Roundupem, ale to może tak. Inaczej. Nie tyle wykonać oprysk, co wziąć, osmarować. Rękawice, tak. Zrobić środek, rękawice ubrudzić i te wszystkie, ale to dopiero jak będą miały około 10-15 centymetrów, będą wyrośnięte, to wysmarować tylko te liście, bo środek wniknie przez liście i unicestwi po prostu ten... Można pędzel wziąć, tak, też, albo pędzelek, umoczyć tak. I tak dobrze przejechać pomalować, po głowie tak. te Także chwasty. Tutaj tym Roundupem sobie pan poradzi, tylko że na zasadzie takiej, że środek wnika przez liście, to trzeba odczekać teraz do 15 cm, niech to będzie zielone i tą masę zieloną dobrze wysmarować. Czy pędzelkiem, czy ręką, po prostu mając rękawice na ręku. I radziłabym panu pilnować już tego. No i wtedy pilnować. I jak tylko się znowu nowe odrosty pojawiają, od razu je zwalczać. Smarować. Bo to jest smarować, tak jak tu mówiliśmy, bo inaczej to on się tak rozkrzewi, że będzie trudno w ogóle go usunąć. To jest bardzo taki trudny kwas do Myślę, opanowania. Myślę, że mówimy o tym podagryczniku, a poza tym, gdyby była nawet pokrzywa, to podobna sytuacja. Nie wiem, czy nas pan dobrze zrozumiał, bo tu wchodzimy w bardzo strefę ostrożną. Trzeba tylko posmarować te konkretne rośliny, które pan chce zniszczyć i wtedy to się uda. No to wychodzi z tego, co żeście mi powiedzieli, że najlepiej będzie rękawice ubrać i powyrywać to ze No z podagrycznikiem nie, pana, będzie z podagrycznikiem kłopot. Nie trzeba zwalczać. Zostanie w ziemi. Bo korzenie zostaną tak. W ziemi i jeszcze bardziej się panu I rozrośnie. I po miesiącu będzie rósł dalej. No. Można sobie tym środkiem poradzić, tylko proszę mnie wysłuchać, przygotować środek, opryskać te rośliny, ale nie rzucić środka na ten symphoricarpus, czyli na tą śnieguliczkę, dlatego tak. Że wtedy śnieguliczka też ucierpi. A jeszcze jedno chciałem się spytać, że ona ma paprotkę i gałęzie paprotki, chodzi na nich taki czarny jakiś grzyb, czy coś niszczy tę paprotkę. Prawikuru kupić, jeżeli mówimy tu o chorobach, bo tu nie bardzo... Nie, to jakiś chyba, nie bardzo. To jest ruchomy, to jest owad? Nie, to jest, nie ma tam, nie widzę żadnego. Ale owad. Pod spodem listków? Proszę? Pod spodem listków? Nie, no tutaj patrzę na nią, to całkiem widać z góry i tego, że... Ale co tam... widać? Niech pan określi, co to jest. No jest liść paprotki, nie, ta cała ta gałązka i z góry tutaj widzę, że robiły się brązowe i zanikają, giną, o suche, kruszą się i tego, ale nie całe, tylko częściowo coś
Pierwsze co to wymienić, bo jest wiosna. Wymienić, powiększyć donicę, wymienić ziemię. To będzie pierwsze co trzeba uczynić, a gdyby były jeszcze kłopoty, to profilaktycznie zakupić prewikur i po przesadzeniu tym prewikurem roślinę podlać. I będzie na pewno dobrze wtedy. Tylko, że w ziemię zrobić dla pelargonii, bo to jest roślina żarłoczna, bardzo ekspansywnie będzie rosła, jeżeli... o paproci. O paproci mówimy, tak. Musi być ta ziemia dobrze zrobiona, tak jak dla paproci. No, to dziękuję. Także życzymy powodzenia. Albo może, a ile lat państwo macie tę paprotkę? To dopiero teraz na wiosnę od synowej dostała. I... Aha, no to przesadzone. Pilnie to jest normalne. Tak. To jest normalne zjawisko, że zanim ona się ukorzeni, zanim się przyjmie w tej donicy, to będą tak takie jest. Właśnie historie, że będą zasychać pędy czy spadać listki. Ona ale to trzeba przetrwać. Tak, tak. Regularnie ją podlewać, nie za dużo, w odpowiednim miejscu posadzić, żeby nie dotykać tych liści, paproci, no i obserwować. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego najlepszego na święta. Nawzajem. Wzajemnie. Nawzajem i radości z kwiatów zdobiących i dom, i działkę, no bo kolejny telefon mamy. Halo? Halo? Halo, halo? Nie słyszymy. Halo? Tak, o teraz słyszę. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką sprawę. To jest raz na zielono. Tak, tak, raz na zielono. Ja mam śliwę. Ona już chyba ma z 20 lat. Tylko raz mi to obrodziła. A kwitnąć co roku kwitnie. A nie ma owocu. Co tu zrobić z nią? No co, nie wyciąć, tylko tam jest problem z zapylaczem. To, co zawsze mówimy, tydzień temu mówiliśmy o tych pszczołach. Po prostu trzeba zapylić kwiaty, tylko jak to zrobić? To pewnie nie jest węgierka, to może być pewnie altana, ta wielkowocowa. Żółto-czerwona. Albo żółto-czerwona, no więc właśnie tak myślę, że to będzie pewnie ta altana, która pięknie też zakwita, dobrze się czuje, ale nie rodzi. Tak. Proponuję zrobić tak, bo z pszczołami trudno tam im powiedzieć, że przybiegniecie tu, przylećcie i mi zapylajcie. Wziąć, tak. Kupić do kurzu taką szczoteczkę, jak to się w pokojach kurz zmiata, pójść do sąsiada na śliwy, poruszać po tych różnych kwiatkach, żeby pyłek oblepił nam te wiszące miotełki, na miotełce się tak. ulokował i potem przyjdzie na swoje kwiaty to samo zrobić, żeby ten pyłek zrzucić na kwiaty czyli kwitnące. Trzeba się zabawić w pszczołę. Trzeba się zabawić w pszczołę, bo to tylko jest ta przyczyna, żadna inna. Niech pan zapyla. Tak jest. Niech po prostu nie ma zapylacza. Tak. A altana jest bardzo smaczna, tylko bardzo że trudna jest właśnie w uprawie, bo ona jest kapryśna. Kapryśna. Raz potem... obrodzi, a potem znowu nic jak się czeka. Jak ją zapylimy, to się uda. Jak się ją nie zapylimy, no to kwitnie. No to jest obsopylna, typowo obsopylna, dlatego tyle teraz mówimy o tych pszczołach, o tych murarkach, o tych dzikich pszczołach innych, żeby szanować, żeby wstawiać te ule z murarką, żeby zapylały. No dobrze, dziękuję bardzo. Życzymy, do widzenia. Do widzenia. Życzymy powodzenia. No jednak dużo pracy wiosną mamy na działkach. Jeszcze jeden telefon spróbujemy. W takim razie może zdążymy odebrać. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nas teraz, ale się udało. Słyszałam programu i słyszałam, pan miał problem. Jaka roślina pokojowa w nocy wytwarza tlen? Tak, tak. Było takie no i ja tak szybko do szufladki i z gazety kiedyś wycięłam. To jest bardzo popularna, na pewno państwo znacie. Sansevieria trifasciata. Sansevieria, tak. Tak. I tutaj z gazety kiedyś sobie wycięłam taki artykulik. No i jest wyraźnie napisane, że bardzo, bardzo, tylko głównie do sypialni, bo i taką ma rolę.
tleno dajna. Tak, ja mogę tu przeczytać. Sansewiera to są takie liście teściowej nazywane. Tak. Dlaczego to się tak dzieje? Uszy teściowej. Proszę Państwa, wszystkie te rośliny zimozielone, właśnie takie, które mają te, przez cały rok te liście, no to oczywiście, że wegetują latem, ale w dzień, ale też wegetują w nocy. To warto je mieć, dlatego i kaktusy trzeba mieć, i właśnie tą sansewierę. No i to wtedy jest dobrze, tak. Słowo, bo tutaj czytam, że jest bardzo łatwa w uprawie, no ja ją widzę, bo ja bardzo akurat nie jestem hodowcą, bardzo łatwa w uprawie i to jest to akurat. Zamiokulkarz w tej chwili wszedł w modę, on też jest tak z tej samej serii rośliną, także tego typu rośliny trzeba w pokojach wracają mieć. Te stare rośliny, które kiedyś były. Jakby ten pan słuchał, to sobie skorzysta. Pozdrawiam. Sansewiera. I tym właśnie tlenowym doradztwem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Raz na Zielono. Jak z tego wynika, dotlenieni, ożywieni, mimo że pogoda jest taka, jaka jest, ale mamy mimo wszystko wiosnę, a zatem z tego korzystajmy. Pani Alicja Dolecka, pan Jan Malesza, Andrzej Chrystek, Mirosław Ryszkę i Janusz Wiertel żegnają się z Państwem. Do usłyszenia już w sobotę przed Wielkanocną zatem. Polskie Radio PIK. www.radiopik.pl